Przyłącz kominowy jest jednym z ważniejszych elementów każdej instalacji kominkowej, czy ogólnie mówiąc grzewczej. Dobrze dobrany przyłącz kominowy będzie bezpiecznie odprowadzał spaliny z urządzenia grzewczego do komina. W przypadku kominków czy pieców wolnostojących widoczny przyłącz kominowy będzie stanowił element wystroju wnętrza, czy wreszcie dobrze dobrany przyłącz kominowy będzie nam służył przez długie lata. Zapraszam do obejrzenia filmu na temat rozwiązań dla przyłączy kominowych z blachy czarnej od Darko, polskiego producenta rozwiązań dla wentylacji i ogrzewania. Żeby przyłącz kominowy działał przez długi czas, był stuprocentowo bezpieczny i wydajny, musi być odpowiednio zbudowany. Z pomocą przychodzą tutaj rozwiązania Darko. System przyłączy kominowych z blachy czarnej 2 mm. Daje on możliwość budowania nawet najbardziej skomplikowanego przyłącza za pomocą rur o długości 150 oraz 25 cm, rur żebrowanych montowanych dla lepszego odzysku ciepła, trójników 45 i 90 stopni, kolan stałych i nastawnych z rewizją i bez, wkładek, szybrów i rozet. W przypadku połączeń pieców wolnostojących warto zwrócić uwagę na estetykę i wygląd przyłącza. Tutaj z pomocą przychodzą kolana gięte oraz dwusegmentowe kolana szlifowane. W celu ułatwienia połączenia wybranych elementów z kominkiem lub przyłącza z systemem kominowym, Darko oferuje szeroką gamę redukcji, złączek, wkładek do kominów ceramicznych. Odpowiednia farba nie dymi przy pierwszym paleniu, nie wydziela też specyficznego zapachu, a wszystko przez to, że jest utwardzona w procesie malowania w komorze termicznej. Dzięki temu powłoka malarska jest dużo bardziej odporna na ewentualne uszkodzenia, które mogą się pojawić w procesie magazynowania, transportu czy też na samej instalacji. Darko do malowania używa farby marki Senoterm UHT600, gwarantującej odporność na działanie wysokiej temperatury oraz zarysowania. Szczelność jest kluczowym elementem decydującym o bezpieczeństwie wyrobu. W ofercie Darko wszystkie elementy rewizyjne na kolanach czy rurach wyposażone są w specjalną uszczelkę wykonaną z maty ceramicznej. Kolano nastawne powinno być szczelne w każdej pozycji. Po zdjęciu opaski segmenty muszą idealnie do siebie pasować na całym obwodzie. Nie mogą być eliptyczne, gdyż wtedy połączenie nie będzie szczelne, a samo nastawienie kąta utrudnione. Wyroby z blachy grubej, jak 2 mm, muszą być idealnie okrągłe. Tylko dzięki temu będziemy mogli je łatwo ze sobą dopasować i będą zachowywać szczelność. Ręczna korekta ewentualnych owalności w przypadku tej blachy jest praktycznie niemożliwa. Aby rury produkowane w Darko miały idealny, okrągły kształt, wykorzystujemy specjalny sposób walcowania, gdzie do produkcji poszczególnej średnicy rur niezbędny jest osobny zestaw narzędzi. Ogranicza to co prawda zakres możliwych do wykonania średnic, ale zupełnie niweluje wszelkie owalności. Daje to również powtarzalność w produkcji seryjnej. Darko w rozbudowanym parku maszynowym dysponuje narzędziami do produkcji przyłączy w 8 standardowych średnicach. W produktach Darko elementy rurowe spawane są techniką laserową. Gwarantuje ona wysoką precyzję łączenia elementów. Dzięki nieznacznemu oddziaływaniu temperatury na spawane elementy ryzyko wystąpienia pęknięć i porowatości złącz jest minimalne. Powstała spoina jest w zasadzie niewidoczna, a przebarwienia nie występują. Darko w swoich produktach dba o wszystkie szczegóły. W opaskach kolan nastawnych zastosowano śrubę z możliwością dokręcania zarówno śrubokrętem, jak i kluczem. Szyber podczas użytkowania kominka nie może zmieniać swojej pozycji samowolnie, dlatego wykonany jest on z dodatkową sprężyną, która zapobiega opadaniu przepustnicy pod własnym ciężarem. Szyber z blokadą umożliwia dodatkowo ograniczenie pozycji jego otwarcia do kilku ustandaryzowanych płaszczyzn. Pozwala na pełną kontrolę procesu spalania. W ofercie Darko szybry wyposażone są w blokadę położenia przepustnicy. Podczas podłączania kotła czy kominka do komina ceramicznego używana jest wkładka ze sznurem. Bardzo istotne jest, aby łączenie było szczelne. Dla uzyskania najlepszego efektu we wkładkach produkowanych przez Darko sznur izolacyjny montowany jest na całej szerokości elementu łączącego przyłącz z kominem ceramicznym. W pełni zabezpiecza to trójnik kominów systemów ceramicznych przed uszkodzeniem w przypadku znacznego nagrzania się wkładki. Powłoka malarska podatna jest na uszkodzenia, czy to w procesie magazynowania, transportu, czy też na samej instalacji. Zarysowane elementy, zwłaszcza w przypadku kominków czy pieców wolnostojących, gdzie przyłącz kominowy jest widocznym elementem instalacji, znacznie szpecą estetykę.
Wszystkie elementy przyłączy z blachy czarnej są właściwie zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, na przykład podczas transportu. Wyroby kominowe podlegają surowym wymaganiom w zakresie bezpieczeństwa. W ofercie Darko wszystkie elementy systemu przyłączy kominowych oznaczone są znakiem CE. Takie oznaczenie informuje, że producent ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe działanie wyrobu w zakresie, jakim deklaruje. Oprócz tych danych Darko umieszcza na swoich wyrobach lub ich opakowaniach numer deklaracji producenta, numer normy, która obowiązuje dany produkt, datę produkcji oraz numer partii, tym samym spełniając wymagania prawne i gwarantując nieustanną kontrolę nad jakością i bezpieczeństwem wykonanych produktów. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jeśli interesuje Cię tematyka wentylacji i ogrzewania, zachęcam do odwiedzania naszego kanału na YouTube. Znajdziesz tam dużo więcej ciekawych informacji i ciekawostek z branży HVAC. Zachęcam do subskrypcji i lajkowania. To dla nas motywacja do wydawania kolejnych nagrań. Do zobaczenia.